Aktywne powiadomienia w aplikacji Home Assistant na komórkę. Jeśli myśleliście, że jest to skomplikowane i nie dacie rady, to zapraszam Was na mój materiał, bo w nim przejdziemy od początku do końca, jak stworzyć takie powiadomienie z dwoma automatyzacjami przypisanymi do powiadomienia. SmartU zaprasza do 8 odcinka od zera do automatycznego domu. Rozważ subskrypcję, zaczynamy. Jeżeli nadal nie wiecie, co to jest aktywne powiadomienie, jest to możliwość, jaką daje aplikacja Home Assistant na telefonie. Jeżeli macie ją zainstalowaną, to możecie stworzyć powiadomienia, które będą miały przyciski, którymi będą jakieś automatyzacje, sceny, skrypty, które jeżeli klikniecie w ten dany przycisk, który stworzycie, może zostać wywołana dana czynność, dana automatyzacja, skrypt czy scena. Dla mnie na początku wydawało się to dosyć skomplikowane i nie wiedziałem w ogóle, jak się do tego zabrać, ale już jedno takie powiadomienie stworzyłem i działa bardzo dobrze. Dlatego chciałem z Wami przejść przez cały ten proces i pokazać Wam, jak to się robi, żebyście też z tej bardzo przydatnej funkcjonalności mogli korzystać. Stworzymy dzisiaj automatyzację, powiadomienie, które przyjdzie do mnie po 5 minutach, jeżeli garaż będzie otwarty przez 5 minut i po dostaniu takiego alarmu, jako powiadomienie z aplikacji Home Assistant będę miał możliwość zamknięcia garażu lub potwierdzenia, że garaż ma być otwarty, bo na przykład nie wiem, jestem w nim i chcę mieć go otwartego i że to mi pasuje. I wtedy to powiadomienie nie będzie do mnie przychodziło. Jeżeli nic nie zrobię, to powiadomienie będzie co 2 minuty pojawiało się na moim telefonie i to mnie może zmusić, że coś się dzieje i po prostu spojrzę na telefon czy na smartwatcha. Najpierw zacznę od stworzenia pomocnika. Aby stworzyć pomocnika, musimy przejść do ustawień, urządzenia oraz usługi, pomocnicy i tutaj stworzymy pomocnika, który będzie typem przełącznik i będzie miał nazwę, będzie odnosiło się to do garażu, więc pierwszą część pomocnika jest obszar. Przynajmniej ja tak to wszystko nazywam, czyli garage. Can garage be open? Jakąś ikonkę, na przykład taką. No i to mamy stworzone. Teraz możemy przejść do stworzenia automatyzacji, która wyśle do nas powiadomienie, jeżeli garaż będzie otwarty przez co najmniej 5 minut. W automatyzacjach klikamy utwórz automatyzację i utwórz nową automatyzację i kiedy. Tutaj wyzwalacz. I tutaj musimy wyszukać Entię. Ja akurat mam kontaktron Akara na drzwiach garażowych. Tutaj muszę wyszukać sobie garage. O, przepraszam. I moja Entia przyjmuje stan, więc wpisuję garage. I tutaj garage, binary sensor, contact gate, contact. To jest właśnie to, co mam w garażu. I teraz, jeżeli zmieni się na stan otwarte przez 5 minut, to ma coś się wykonać. Teraz w sekcji wykonaj musimy dodać akcję i będzie to element konstrukcyjny, powtórzenie. I tutaj jeszcze możemy wybrać typ powtórzenia i pasujący do naszej automatyzacji będzie podczas i musimy dodać warunki. Czyli tutaj będzie po prostu chodzi nam o to, że ma cały czas przychodzić powiadomienie o tym, że garaż jest otwarty, póki coś się nie stanie. I teraz co chcemy? Jeżeli garaż jest nadal cały czas otwarty, czyli wybieramy Entia stan i znowu wybieramy garaż, stan otwarty. I drugi warunek to teraz musimy wybrać naszego pomocnika, bo ten pomocnik został stworzony po to, żeby powiedzieć automatyzacji, że jednak ten garaż ma być otwarty i żeby nie przychodziło powiadomienie. I tutaj wyszukujemy Entię, stan i can garage be open. I stan ma być wyłączony i to są nasze dwa warunki. Natomiast w akcjach musimy dodać powiadomienie, żeby zostało wysłane, czyli notification. I tutaj wpisałem not i wyszukuje mi moje Home Assistant zainstalowane na komórce. I wybieram tutaj mnie. Jak już mam wybrane, to w data
i message będzie musieli coś wpisać. Jeżeli o wiadomość, to może być alarm, garaż jest otwarty. Oczywiście możecie sobie wpisać co chcecie, natomiast w data musimy już wpisać odpowiedni kod, który doda nam przyciski, które będą aktywnymi przyciskami wykonującymi jakieś automatyzacje. Zaczynamy od actions, potem pierwsza będzie action i tutaj musimy nadać nazwę. Tutaj musimy nadać nazwę tej akcji i to może być garaż, jako że obszar akcji garaż, garaż can be open, czyli to będzie przycisk, który będzie mówił o tym, że garaż może być otwarty i nie ma być to problemem. W kolejnej linijce musimy dodać tytuł i tu możemy wpisać garaż ma być otwarty. Teraz możemy przejść do drugiej, do drugiego aktywnego powiadomienia, do drugiej akcji i druga akcja będzie powodowała, że że garaż się zamknie. To może być close garage from alarm. Czyli te nazwy musimy takie sobie wpisywać, żeby potem kojarzyć, co robi co, więc no, możecie sobie swoje nazwy wymyśleć. Ale dobra, i kolejny tytuł, zamknij garaż. No i mamy. Jest to jedna z czterech automatyzacji, jakie będziemy musieli stworzyć. Ale tutaj wydaje mi się, że już jest to wszystko. Albo nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze jest jedna rzecz. Musimy dodać opóźnienie, czyli chcemy chwilę poczekać i znowu sprawdzić, co się dzieje. I tutaj chodzi mi o opóźnienie. Delay. Opóźnienie mamy i możemy czekać 2 minuty. I po 2 minutach oczekiwania znowu przejdziemy na sprawdzenie warunków. Jeżeli potwierdza się wszystko, no to dostajemy kolejne powiadomienie. To byłoby wszystko w tej automatyzacji. Możemy ją zapisać i nazwę jej nadamy, żeby była zgodna z konwencją nazewnictwa, czyli garage alarm, garage open i zapisujemy. I to jest pierwsze. I teraz co musimy zrobić? To musimy stworzyć. Mamy już te aktywne powiadomienie stworzone, 2 przyciski. I tam były wpisane akcje. I teraz pod te akcje musimy przypisać automatyzację. I tak tworzymy kolejną automatyzację. Możemy pierwsze zrobić związaną z tym, że garaż może być otwarty i nie jest to problem. Znowu bierzemy utwórz automatyzację, utwórz nową automatyzację. I tutaj musimy użyć dosyć specyficznego wyzwalacza. I chodzi o to tutaj, że jeżeli wykonamy tą akcję, która jest w notyfikacji, w tym powiadomieniu, to ma coś się wykonać. I jest coś takiego, action, o, przepraszam, w wyzwalaczach przechodzimy do inne, zjeżdżamy na sam dół i jest zdarzenie. Gdy odbierane jest zdarzenie i tutaj typ zdarzenia to Mobile App Notification Action. I musimy wybrać użytkownika, których już mamy dodanych, więc u mnie wybieram jako mnie. W danych zdarzeniach musimy wpisać nazwę akcji, jaką spisaliśmy w powiadomieniu. I tutaj action i mamy garage. Garage can be open. OK. To wtedy, kiedy mamy gotowe. I teraz musimy wykonać dodać jeszcze akcję. Czyli w akcji musimy zamienić naszego pomocnika, którego dodaliśmy, przełącznik, czyli can garage be open z off na on. I nasz przełącznik, żeby go wyszukać, to musi jest to, trochę dziwnie to wychodzi, jako nie przełącznik, tylko jako pole logicznej wartości, więc wchodzimy na wpisuję logi i wyszukuje mi pole wartości logicznej i chcemy co zrobić? Chcemy włączyć turn on the helper, czyli bierzemy to, chcemy go włączyć, wybieramy encję, can crash i open i to encję zostanie włączona. Jeżeli klikniemy w to powiadomienie, w ten przycisk, to zostanie włączone. I teraz bierzemy zapisz i wpisujemy nazwę do tego. Ja tutaj wymyśliłem sobie również jakąś konwencję nazewnictwa tych automatyzacji. Ja mam action notification garage, garage can be open. I OK. I mamy pierwszą automatyzację do naszego aktywnego powiadomienia.
No i też tworzymy tak teraz drugą. Też tworzymy ją od początku. Dodaj wyzwalacz. Inne zdarzenie. Typ zdarzenia. Mobile App Notification Action. Tą nazwę wrzucę do opisu filmu. Action Crash Close Garage From Alarm. Tak miałem nazwaną moją drugą akcję w powiadomieniu. Użytkownik ja. No i teraz chcemy zamknąć garaż i u mnie jest to akurat Shelly 1 i będzie to urządzenie garaż. O, przepraszam, nie urządzenie. To jest switch i chcemy turn on switch i ten switch to jest w garaż, garage door. To spowoduje, że garaż się zamknie. I znowu chcemy nazwę zgodną z konwencją nazewnictwa naszych automatyzacji. Close garage from alarm, czyli action notification, że jest obszaru garaż i co robi close garage from alarm. OK. I jeszcze zapisać. Nie, to mu nie pasuje. Może jest za długie. A nie, jakiś lag był. No to wygląda, jeszcze raz może zapisz. Dobra, wydaje się wszystko OK. I teraz ostatnią akcją, automatyzacją, jaką trzeba dodać, to moment, kiedy garaż się zamyka. Musimy sprawdzić, czy nasz pomocnik, czyli Can Garage Be Open, jest włączony. Jeżeli jest włączony, to powinniśmy go wyłączyć, bo wtedy następnym razem, gdy będziemy mieć otwarty garaż przez co najmniej 5 minut, to żeby nam znowu powiadomienie przyszło. Jeżeli byśmy tego nie wyłączyli, no to to spowoduje, że a jest włączone, to spowoduje to, że nie dostaniemy powiadomienia. Więc kiedy to encja stan nasz kontaktron z garażu przejdzie z otwarte na zamknięte, powiedzmy przez 2 sekundy, jeżeli nasz pomocnik, czyli logi encja stan can garage be open jest włączona, to powinno zostać to wyłączone. Na pomocnicy. No, coś tutaj nie działa to. Czyli logi i turns off. Czyli chcemy go wyłączyć. Czyli wyłączamy, bo jest włączony, chcemy go wyłączyć. Can crash be open. I teraz to wyłączamy. Tą automatyzację możemy zapisać. Nadamy nazwę. Jest ona z obszaru garage. Can garage be open off. Zapisuję. I mamy wszystkie cztery automatyzacje. No to mamy teraz wszystkie automatyzacje stworzone. To gdy mamy już stworzone nasze cztery automatyzacje, to możemy przetestować powiadomienie na aplikacji Home Assistant na komórce. Więc aby to prawidłowo przetestować, no to muszę się przenieść na komórkę. W takim razie odpalę nagrywanie ekranu. Mamy teraz odpalone nagrywanie ekranu i co zrobię, to nie będę otwierał garażu, bo jeszcze coś mi tam wejdzie, ale takie same powiadomienie na takiej samej zasadzie mam zrobioną bramę wjazdową, więc otworzę bramę wjazdową, dostaję powiadomienie, że brama jest otwarta, no i teraz musimy poczekać 5 minut, aż dostanę pierwsze powiadomienie, że moja brama jest już tak długo otwarta i czy chcemy ją zamknąć, czy ma być otwarta. To jak widzicie w powiadomieniach dostałem już od Telegrama, że brama została otwarta i tu mam akurat takie powiadomienia ustawione. Chyba tego jeszcze razem nie przechodziliśmy, ale też Wam to pokażę. Używam Telegrama do powiadomień takich, powiedzmy, mniej ważnych, częstych. Ale czekamy na powiadomienie od Home Assistant, aktywne powiadomienie od Home Assistant po 5 minutach. Zbliżamy się już do 5 minut. Jak widzicie, 4 minuty już brama jest otwarta i zaraz powinno przyjść powiadomienie z Home Assistant, aktywne powiadomienie z Home Assistant. Widzę, że już powiadomienie jakieś przyszło, więc dobra, wchodzimy w powiadomienia i jest powiadomienie Home Assistant, alarm, brama jest otwarta. Teraz klikam w tą strzałeczkę, żeby mi się rozwinęło powiadomienie i tak, mam dwie opcje. Brama ma być otwarta, no niestety to się nie mieści całe. To można jakoś zmniejszyć, ale drugi przycisk to jest zamknij bramę. I teraz co ja zrobię, no to klikam zamknij bramę i patrzymy, czy Shelly się włączy i czy brama się zamknie. Więc klikam zamknij bramę
I widzę już na komputerze i na komórce, że brama została zamknięta. I w ten oto sposób stworzyliśmy aktywne powiadomienia. Mam nadzieję, że wszystko jest dla Was przejrzyste i zrozumiałe. Jeśli macie jakieś pytania, to zapraszam do dyskusji w komentarzu. I jak widzicie, nie ma co się bać. Są to na pewno troszeczkę bardziej skomplikowane niż takie zwykłe powiadomienia, ale są warte uwagi i można stworzyć naprawdę ciekawe rzeczy, tak jak razem stworzyliśmy alarm dla mojego garażu, dla mojej bramy garażowej i w razie czego mogę ją szybko zamknąć z samego powiadomienia, nie muszę wchodzić nawet w aplikację Home Assistant. Chociaż mógłbym również skorzystać z Google Asystenta, żeby na przykład mi zamknął garaż. No ale z notyfikacji, z powiadomienia jest pewnie też ciekawie. Dziękuję za Waszą uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ósmy odcinek od zera do automatycznego domu. Do następnego razu.